Siemano, dzisiaj temat y, przepały, czyli miejsca w sadzie, w, którymi, w których drzewka rosną y, zdecydowanie słabiej. Mamy problem z wigorem, mamy problem z wielkością, mamy problem z mikroelementami, mamy problem z przepłukującymi się składnikami y, pokarmowymi. I właśnie jesteśmy tutaj u mnie w sadzie, w takim miejscu. Zobaczcie, tu jest kwatera y, goldena. I tu mamy właśnie taki przepał, taki lej, który wchodzi nam właśnie w to pole. Akurat tu mamy fajnie, bo sąsiad uprawił. Jesteśmy, jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie jakość tej gleby i strukturę. Totalnie jasna, totalny pył. Słuchajcie, tutaj spada nam 100 litrów na metr kwadratowy w 15 minut, i to wszystko wsiąka. I ten przepał wchodzi nam jakby tutaj w sad takim lejem, który mniej więcej ten lej wchodzi tak ze skosa i mniej więcej w połowie pola się zwęża i kończy. Tu wcześniej mieliśmy sat Glostera. Na podkładce P60 z Glosterem się pożegnaliśmy, wiecie jak to z Glosterem. I teraz mamy właśnie kwaterkę Goldena. I powiem Wam, e, pierwsze takie obserwacje odnośnie tego Glostera, właśnie na tych przepale, na tych przepałach były takie, że on rósł słabiej, ale charakterystyczne było e, to, że przy wyrywaniu tego e, Glostera, korzenie tego Glostera e, w ogóle nie wchodziły w, gląb, w głąb gleby, tylko były typowo na boki. Słuchajcie, tam były, one były bardzo płytko, typowo na boki, czyli tam pod spodem ta mm, woda absolutnie się e, nie utrzymywała. Tylko one gdzieś szukały tych składników pokarmowych, właśnie, właśnie w tej wierzchniej warstwie. Gleby nie schodziły tam w ten piach, bo tam po prostu nic nie było. Teraz mamy tutaj goldena, i teraz zobaczycie sobie pewnie, że ten golden no nie wygląda jakoś bardzo zdjadziale. Nie jest to jakaś tam tragedia. No tutaj mamy tutaj słabszy taki moment, ale jak zobaczymy sobie tu, te drzewka tragedii nie ma, ale. Ten przepał, właśnie ciągnie nam się około 40 metrów w tamtą stronę, to jest cztery przęsła i tak ze skosa I na tym przepale posadziliśmy właśnie goldena na podkładce M26, bo widzieliśmy, że już po tym Glosterze, że tu będą problemy. I ta M26 była tutaj słusznym wyborem, bo M9 po prostu absolutnie by się nie nadawała. I jeszcze ciekawostka: w tym przepale bardzo lubiłem siedzieć na myszy, które stale podgryzają korzenie i tak jak. To drzewko będzie do wymiany, to drzewko będzie do wymiany, i to są właśnie myszy, które nam tutaj te korzenie poobgryzały. Właśnie przed sadzeniem, przed sadzeniem tego goldena było tutaj ściółkowane podłożem pieczarkowym, choć teraz myślę, że można byłoby tego podłoża wsadzić trochę więcej. To było ściółkowane takim rozrzutnikiem rolniczym, typowo w pasy, czyli wiecie, o, ta szerokość była mniej więcej około 2-2,20. Można było zrobić to e, węziej i można było tutaj rozrzutnikiem sadowniczym to, e, to posiać. Jak pewnie widzicie, mamy tutaj podwieszone e, nawadnianie, ale żeby się troszeczkę zabezpieczyć przed, tymi, przed tą glebą, przed tym wysuszaniem. Mamy tutaj rozciągniętą e, drugą e, linię nawadniania. Ona nam tutaj fajnie wrasta, wrasta w te zielsko, więc e, tu spokojnie wygarniaczem sobie przejeżdżamy. Ona jest w odległości, w odległości jakichś e, 45 cm e, od drzewa. Od tej, od tej linii podwieszonej, i to powoduje nam, że ta woda jest tutaj dystrybuowana na, na większej powierzchni. No fajnie by było, może, żeby jeszcze po drugiej stronie rządka była taka linia, to może by się przydało, ale, no wiecie, to, to tutaj w, tych, w tym miejscu to nie jest taka prosta sprawa, żeby to wszystko tak porobić, żeby to wszystko miało ręce. I nogi. E, tutaj na całości były aplikowane te kwasy humusowe. Już o humusach Wam mówiłem sporo. Sporo jest tutaj na tym moim kanale o tych humusach. E, tu było aplikowane w ciut większej ilości. No, polegało to po prostu na tym, że, że tutaj pojechaliśmy z tymi mauserami e, ciut wolniej. E, co więcej. E, było tutaj też, e, była tutaj też aplikacja podłoża pieczarkowego. Trochę tego podłoża się w, wcześniej e, baliśmy, żeby nie przesadzić z tym podłożem, bo, bo podłoże, wiecie, wszystko jest fajnie, jak jest w fajnej ilości. I to była taka, taka, taka aplikacja takich typowo dużych dwóch łopat e, na drzewko. Około mi się wydaje tych 15 e, litrów. E, to było robione dwa lata temu. I w tym roku te podłoże tutaj będzie też aplikowane. Nawożenie azotowe, standardowe w całym sadzie. Tutaj mimo oprócz nawożenia standardowego azotowego, teraz aplikujemy sobie Fertil. I mówię wam o Fertilu, bo on jest chyba troszeczkę nieznanym nawozem. Taki fajny, powiem Wam, to jest właśnie jeden z moich ulubionych aplikatorów do nawozów, precyzyjny, precyzyjny aplikator do nawozów, czyli kubełeczek i taki Fertil sobie aplikujemy. Taką, słuchajcie, solidną, solidną, solidną garść pod te drzewa. Co to jest ten Fertil? Zobaczycie sobie na skład, czyli... 40, 12,5, 40 to jest węgiel organiczny, 12,5 to jest azot, więc powiecie sobie, ulepszona saletra wapniowa. No niekoniecznie bo właśnie tutaj w tym pierwszym roku po posadzeniu aplikowaliśmy sobie standardowo saletrę wafniową i to też ten wzrost był słabszy, więc ta saletra moim zdaniem została po prostu a konkretnie została wypłukana przez deszcze, a może też wypłukana, może nawet na pewno wypłukana w miejscach, gdzie te kroplowniki nam tutaj pracowały, więc Fertil ma tą zaletę, że on jest po prostu skompleksowany tym węglem organicznym i on się nie będzie przepłukiwał. On będzie się uwalniał stale przez te e, kilka tygodni, a może nawet kilkanaście, nie wiem, chyba około miesiąca albo dwóch i właśnie taki, e, taka dostępność azotu w tych drzewkach nam jest potrzebna, żeby ten azot był dostępny praktycznie do końca czerwca, tak aby te drzewa po prostu rosły. Tu nie mamy, tu, tu, tu w ogóle nie jesteśmy w stanie... E, Dać takich dawek nawozów, czy tak biostymulować drzewa, żeby one miały za, za duży wzrost. Tu, 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 tu zawsze jest problem z za małym wzrostem i zawsze jest problem z nadmiernym zawiązaniem. Także przerzedzanie, tak, mocne cięcie, tak i właśnie dawki nawozów azotowych dzielone. I tu będą te dawki dzielone, ale wrzucamy sobie właśnie tutaj. Fertil, który będzie nam tutaj pracował e, i uwalniał ten azot systematycznie przez dłuższy czas i nie będzie on e, przepłukiwany, będzie nam tutaj dbał o strukturę gleby, jak zresztą wszystkie produkty, e, wszystkie produkty węglowe. Nie wiem, czy tutaj widać ten fertil, bo on jest w takim fajnym, fajnym kolorze. Taki typowy e, pellecik, i tutaj na ten fertil, jak się po prostu ogarniemy z robotą, za. E, 2-3 tygodnie, pójdzie znowu e, dawka ym, podłoża popieczarkowego, też w ilości mniej więcej 20 litrów, bo e, chcemy, aby to podłoże było tu aplikowane corocznie. W stałych dawkach e, i jak zapewne y, patrzycie też u siebie w Sadach, czy, czy, czy tam, gdzie stosujecie właśnie te kwasy humusowe, tam, gdzie są stosowane kwasy humusowe, tamte życie bio, mikrobiologiczne jest na wysokim poziomie. I już po tych pieczarkach, tu, w tym momencie, w tym miejscu y, nie ma praktycznie śladu, czyli te pieczarki zostały zjedzone, przetworzone. Y, ta materia organiczna została właśnie zjedzona przez mikroorganizmy, mikroorganizmy, które zasilają nam drzewa, sadzenie tych drzew też tak sobie patrzę, że mimo, że to jest podkładka M26 to sadzenie tych drzew powinno być po prostu bardzo głębokie, no, podkładka, miejsce szczepienia po prostu powinno być na równo z ziemią, a może i powinno być zasypane, wtedy byłoby, wtedy byłoby jeszcze, jeszcze lepiej, także podłożem pieczarkowym na pewno będziemy tutaj tak aplikować, żeby zasypać to miejsce szczepienia. A potem te pieczarki nam tutaj ładnie usiądą, przegryzą się. No i właśnie, co z tego sadu będzie po tych wszystkich dodatkowych zabiegach? Czy będzie coś ekstra? Nie, będzie średnio. Będzie średnio, bo tam dalej, gdzie tego przepału nie ma, te drzewka wyglądają zdecydowanie lepiej, bez żadnych dodatkowych robót. Ale tu, no słuchajcie, żeby utrzymać to mniej więcej w jakiejś takiej kondycji i tak dalej, trzeba właśnie wsadzić tą dodatkową pracę która jest niezbędna do tego, żeby tu w ogóle coś rwać, żeby tu w ogóle były jakieś fajne jabłka. Wracając jeszcze do samego Fertilu, my go aplikujemy dość punktowo w takich trudnych warunkach, ale wydaje mi się, że jeżeli Wy macie jakieś młode nasadzenia i macie po prostu jakiś brak czasu, żeby te dawki dawać dzielone albo jakieś macie daleko dojazdowe pola, to mi się wydaje, że taka Solidna dawka gaść albo nawet więcej, podrzewka. Tutaj mm, załatwia nam te nawożenie azotowe właśnie w takich młodych sadach na, na, długi, na długi czas. Także fertil, nawóz trochę nieznany. Mi się wydaje, że warto się zapoznać, warto wziąć go na jakieś próby. Nie jest to nawóz tani, ale robi tutaj swoją, swoją robotę. Także przepały, fertil, dodatkowa robota. No i jakoś to wygląda. Nie jest super, jest średnio, ale super efektu nie oczekujmy.